Hej, witajcie, z tej strony Gilatki, zdrowiam was bardzo serdecznie na kolejnego Robloxa, moi drodzy. Tym razem będziemy dużymi robakami, że tak to określę, a raczej robakiem, który zbiera kupę, więc no. Całkiem nietypowo. Oczywiście bierzemy wszystkie rzeczy, które dostajemy darmowe na starcie, bo to mega nam ułatwi rozgryweczkę. Również mam dla was kody, tylko muszę najpierw znaleźć, gdzie mogę te kody wykorzystać, bo to jest kolejna kwestia. Tu są kody, także mamy kod Dunk Beetle, czyli oczywiście żółkonojarz. I Welcome, który daje nam 100 winów. Dobra, mamy 160 winów. I teraz tak, możemy zrobić 30, za 500 możemy kupić kolejnego peta. Cała gra polega na tym, że zbieramy sobie, jak widzicie, całkiem wielką kupę, po prostu. Nic więcej tak naprawdę. I potem możemy się dostawać na kolejne krainy i tak dalej. Więc zobaczmy, jak daleko jesteśmy w stanie dojść. Wydaje mi się, że całkiem daleko. Dobra, pozbieram tyle i zjeżdżam z tym. Zobaczmy. Mam całkiem sporo, chyba 500 uzbierałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, 700 coś dostaliśmy. Brakuje nam 18, więc dosłownie zrobię to chyba jakoś w ten sposób. Zjadę jeszcze raz i otworzymy sobie dwa pety za 500, bo przynajmniej wydaje mi się, że powinienem być w stanie otworzyć dwa pety, ale może jestem w błędzie. 200 coś dostałem za taki kawałek. Okej, niech będzie. Dobra, otwórzmy. I Purple Beetle, niech będzie w takim razie. I drugi raz, cyk, tym razem jest Yellow Beetle. Czy któraś z nich jest sensowna? To jest moje pytanie. Purple i Yellow. No, Yellow jest trochę lepsza. Mogę mieć ile petów na raz? 3. I Equip Best. Dobra, to teraz nasze mnożniki wywalają w kosmos w tym momencie. Szczerze, to co ja potrzebuję do teleportu? 10 tysięcy winów. Okej. Okay. Czyli też nie dostanę lepszych petów, dopóki nie zrobię 10 tysięcy winów. Też widzę, są jakieś w ogóle OP tutaj rzeczy. Można mieć jakieś gigapety. Czy ja muszę w ogóle wejść swoją postacią? Chyba nie. Chyba wystarczy, że jestem obok i też to działa. O, coś tu jeszcze dostaję. 500 kubki, dobra, niech będzie. Mamy 5000, nie wiem ile co dostaje. Wydaje mi się, że to jest jakaś podziałka, że będzie podzielić przez 5, podzielić przez 10. Zobaczmy, czy jak będę miał 10 tysięcy, to czy rzeczywiście będę miał 10 tysięcy, czy będę miał zdecydowanie mniej, bo wydaje mi się, że raczej mniej. Raczej gra stara się nas trzymać, żebyśmy troszeczkę dłużej siedzieli i grindowali, ale może będę w błędzie, kto wie. Może pozytywnie się zaskoczę. O, w ten sposób, że tak powiem. Dobra, mamy 10 tysięcy, zobaczmy. 10,5 tysiąca nawet. Dobra, jedziemy w dół. Nie wiem, jak duże to jest, ale och, kurde, dobrze polecieliśmy. I uwaga, 11600, czyli nawet więcej. Dobra, jest quest jakiś zrobiony, claim. Nie, chwila, dlaczego gra mi wyskoczyła z questem, a jeszcze nie jest gotowy? Możemy też zrobić to i dostajemy plus 50 za 1000 winów tylko. No nie jest to zbyt dużo, szczerze mówiąc, ale możemy odblokować nową strefę, świat drugi, bo zazwyczaj pety nam się nie niszczą, więc wykorzystamy to. Na kolejnym świetle było 100 tysięcy, 500 tysięcy, dobra, troszeczkę więcej. I tu jest event jeszcze, widzę, jak gramy, ile? 10 minut i możemy dostać legendarnego razy 30 albo więcej. Okej, okay, niech będzie w takim razie, niech będzie. Bardzo mi to pasuje. Po ile są jajka? 250 tysięcy albo 50 tysięcy. Dobra, czyli pierwsze co, 50 tysięcy jest nam potrzebne. To jest na razie podstawa tego, co mamy. Mamy tylko 1800, więc no. Trzeba chwilkę pozbierać, żeby nie było. Szkoda, że nie mogę innych osób wyłączyć. To jest auto free. O, samo biega, dobra. Tak to mogę grać, tak to nie ma żadnego problemu. Okej. Dobra, to jest gites. Możemy też odblokować. A, i wtedy daje nam plus 30% winów. Okej, okay, możemy też za gemy. Plus 75%. Ej, to jest pokchamp. To bym wziął chętnie. To bym wziął. Tylko tu. Czemu ty zjechałeś? Nie! Po co Po co on zjeżdżał sam? Boże. Dobra, 200 winów możemy odebrać. To nie jest zbyt wiele. Dostaniemy jeszcze Pink Beetle, ale on chyba jest słaby dosyć. Dobra, ile? 21 tysięcy. No to dalej nie jest tyle, ile bym potrzebował, więc no, na razie potrzebujemy lepszego peta. Tu gdzieś widziałem właśnie tego klejnocika. 2, 4, potrzebujemy 250, więc no. Czy naprawdę nie jestem w stanie wyłączyć innych? Jest tylko jedna opcja w opcjach gry. No troszeczkę smutno mi niż z tego powodu, ale no dobra, no trudno, niech będzie jak jest. Jakbym miał 150 gemów, to mógłbym. A właśnie, bo w sklepie jest coś sensownego w ogóle? Jakieś podwójne, potrójne nagrody, jakieś paczki. O, my, no nie, chwila. A, bo to jest kup razy 5. O, możemy earn double poop. No to okej, okay, no jak dostałem to za darmo, to ja bardzo chętnie. Ja tu nie będę narzekał ani trochę. Zbierajmy po prostu więcej. Zbierajmy więcej, szybciej, mocniej. Może w międzyczasie pozbieram trochę klejnotów. Dzięki czemu będę w stanie po prostu również mieć większe mnożniczki. W sensie dostawać więcej tych winów. Ale no, nie chcę tu mówić, że na pewno 127 dopiero mamy. Więc no, tam było chyba 150 do zebrania. Więc muszę się tu dużo pokręcić, żeby na to dozbierać.
A przynajmniej chciałbym. Ale też chyba te klejnociki nie wypadają za często. O, i czasami też nie podnoszę. 900 jest za jedną tego, jest za jedną kolorową. Nice! To mi się bardzo opłaca. To ja bardzo chętnie w takim razie te kolorowe. Ja to pasjami w takim razie. 129, no dostajemy dwa za każdym razem, więc nie jest to jakoś ekstremalnie dużo. Za 45 minut grania dostajemy tego. A czy ja tutaj dostanę jakieś gemy? Tu dostanę dopiero 50 później. Okej, okay, to nie jest jakoś ekstremalnie dużo. No dobrze, mamy w takim razie 57 tysięcy, więc jedźmy z tym. Zróbmy pyk, 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 pyk. I zobaczmy, co za to dostaniemy. Teraz będzie Dunkbillu, potem będą potki i tego. Okej. Okay. O, strasznie długo. Mogę sobie tak jeździć na boki. Bonus jakiś, bo dojechałem do jakiegoś punktu chyba. Okej, okay, no ja nie narzekam, ani troszkę. Tylko chciałbym peta chociaż jednego i wtedy mogę robić Rebirtha. 64 tysiące dostałem. Nice, ej. To w sumie niewiele, żeby trafić drugiego peta, ale na razie jednego. Na razie jednego peta. Tu, 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 tu. Pyk. Spike Beetle. A, to jest common. Najgorszy, nie? To jest najgorszy. Ta, to jest najgorszy. A ile ma? Razy 40. Dobra, to ej, to nie ma problemu. Mój był razy 6, więc no. To daje nam zdecydowanie więcej. Ostatnio mieliśmy 900 na kolorową kupę. Ile teraz będzie? 1600 już! Okej, to jest duża różnica. Tak naprawdę, bardzo duża różnica. Dobra, mam już na tyle, że mogę jechać jeszcze raz i od razu otworzyć drugiego peta. Myślę, że to będzie też spoko opcja. I wtedy spróbujemy zrobić Rebirtha i może wtedy będzie jeszcze szybciej. Znaczy na pewno będzie szybciej, bo robimy Rebirtha, bo wydaje mi się, że petów nie zabiera, czyli na 100% nie powinno zabierać. I dostaniemy jeszcze ileś tam tysięcy, dobra. Więc tak, otwieramy jeszcze jednego, poproszę, tylko proszę nie najgorszego, proszę! No tak, o co ja mogę prosić grę? Dobrze, więc założymy sobie najlepsze. W tym momencie odbierzemy sobie jeszcze Pink Beetle, który jest chyba słaby. Razy 38, dobra, nawet nie muszę robić. I teraz w tym przypadku możemy zrobić... Gdzie były te Rebirthy? Tu. Rebirth. A, ja mogę tu siedzieć cały czas. I mogę po prostu naraz sobie siedzieć i sfarmić. Nice, dobra, to spoko. To mi pasuje w takim razie. To sobie zrobimy Rebirthy, dobra, bo ja nie patrzyłem. No, bez kitu pierwsza osoba ma dużo Rebirthów po prostu. Dobrze, dobrze, czyli musimy w ten sposób. Kolejny Rebirth jest za 15 tysięcy, więc pewnie kolejny po nim domyślałbym się, że będzie za jakieś 30, 45, jakbyśmy ze 100 tysięcy... No dobra, mam 100 tysięcy. O czym ja mówię w ogóle? Jakby był za 100 tysięcy. No jest w sumie, więc nie narzekam. 9, ja mam 2. Dobra, czyli tak, Rebirthy będą podstawą w tej grze, patrząc na to. VIP, chyba średnio nam się opłaca. O dobra, się martwię, mówię, czemu mam 6 tysięcy? Dobra, 130 coś dostaliśmy. Rebirth, 35 i 100. O, brakło, 7 tysięcy. A dobra, ale już zjedziemy sobie i zrobimy kolejnego Rebirtha. Na razie nie będziemy robić kolejnego Rebirtha. Na razie tylko to. Tu jeszcze jest to... 10, mam jedno jajko, dobra, otwieramy. To. Gra nawet na mnie powiedziała, kurde. Legendary Angel Beetle, okej. Dobra, ile jest? Aha, dobra, najgorszy. Razy 30, czyli tak naprawdę nawet nie jest lepszy od moich obec. A nie, razy 60 jest. Dobra, to biorę go. Bardzo chętnie. A, i oczywiście Rebirth. Dobra. Ile teraz dostajemy za tęczową kupę? 5 tysięcy, dobra. I kolejne gemy. A, jeszcze nie mam za gemy. Jeszcze 15 gemów nam potrzeba, żeby zrobić coś więcej. O, tutaj są 3. 15 tysięcy instant zebrane. Bardzo ładnie. Po 200, teraz musimy te jajka po 250 tysięcy otwierać. Zobaczyć, co z tego nam wyjdzie. A kolejna strefa była za ile? Za 500. To i tak bez jajek nie opłaca się, szczerze mówiąc. O, tu jest klejnot. Dobra, 137 już. 320. Dobra, uzbierajmy na dwa od razu, żeby dostać dwa wspaniałe te. Żeby od razu dostać dwa wspaniałe jajeczka. W sensie otworzyć i potem może przejść od razu. Dobra, 460, nie widzę za bardzo nic. Te kule są trochę nieprzemyślane, szczerze mówiąc, bo średnio widać, co się dzieje. O, dobra, mam 500 tysięcy. Chyba idę w dobrym kierunku. W dobrym kierunku idę, nice. Czyli teraz tak, jak uzbieram 150, to będę mógł kupić tą. Ona jest taka zielona, toksyczna, jest plus 75% winów. To będzie dobre. To będzie dobre, no bo tutaj wszystkie są drogie. Chociaż za 80 tysięcy, za 2,5 miliona dopiero miałbym lepszą. No trudno, trudno, trzeba poczekać. Z petów nic, kolejne 10 tysięcy bonusów, no to nie jest jakiś duży bonus. Strasznie powoli się tego za to wbija. 500 tysięcy, dobra, mamy na dwa jajka. To jest coś, co mnie interesuje i byłbym wdzięczny, gdybym dostał oczywiście coś lepszego niż podstawowy pet, epicki. Yellow Spike Beetle. Czy jest to najgorszy? Nie jest to najgorszy, więc całkiem fajnie, całkiem przyjemnie, muszę przyznać. I Yellow Spike Beetle, no żeby nie było tutaj zbyt źle, no to oczywiście robimy to w ten sposób.
Dobrze, ile one mają? Razy 70. Dobrze, bierzemy w takim razie. Teraz jedna kolorowa kupa daje nam 14 tysięcy? Chyba 14 tysięcy. No dobrze, to w takim razie nie narzekamy, tylko chyba idziemy od razu na kolejną strefę, bo tu już nie ma co siedzieć, szczerze mówiąc, tylko idziemy i zbijamy na kolejną. Kolejne kryształki, dziękuję. 139, no jeszcze 11, czyli jeszcze muszę podnieść 5 kupek. Znaczy, w sensie kupę podnoszę cały czas, jakby nie patrzeć. 5 kupek klejnotów oczywiście. 5 kupek klejnotów. Dobrze, dobrze, lecę, lecę. Robię to wszystko pięknie, cyk, cyk, cyk. Wszystko tutaj się rozbija, rozwala. 500 tysięcy, dobra, jest. Pięknie, czy mam jeszcze jakiegoś gema? Chyba nie, więc możemy zjeżdżać tak naprawdę z tym wszystkim. Z naszą wielką kulą kubki. Bo ile Rebirth teraz? 250 tysięcy, to już nie tak tanio, nie tak tanio bym powiedział. Ale no. To tu, pyk, 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 pyk. I w lewo, i w prawo, i w prawo, i w lewo. Tak naprawdę to trochę kłamałem, bo mówiłem w prawo, a ja leciałem w lewo, ale no. Tutaj jest te, kolejne jest za ileś tam. Tutaj mamy potka niebieskiego. Co daje niebieski potek w sklepie? Gro. Niebieski potek to jest double poop. No to nie, to mi niepotrzebne, szczerze mówiąc. Proszę, bym chciał przejść na kolejną strefę, na strefę numer 3. W sumie to nie ma aż tak wielu tutaj tych stref, ale no na spokojnie. Czy są tu jakieś klejnoty? Jest jeden klejnot, dobra, lecę po niego. Dobrze, ładnie. 144, o, tu od razu kolejny. 3 dostałem. Jeszcze jeden klejnot i lecimy z tym. Tylko na razie muszę poczekać, muszę poczekać. Nie zjeżdżam w dół, bo nie mam po co. Dobra, jest 150. Ball, pick, coop, driving. Nice, plus 75%. 5 milionów i 15 milionów. No 5 milionów to będzie trochę do zebrania, szczerze mówiąc. Biorąc pod uwagę to, ile zbieram. No. Plus 75%, czyli 180, prawie 200%, czyli muszę mieć i tak 2,5 miliona chyba? 2,5, 2,5 miliona po prostu. No to się wydają duże te liczby, dopóki się nie trafi na kolejną strefę, gdzie no trzeba, wiadomo, mieć odpowiednio dużo kolejnych rzeczy. Są też Rainbow Pety, widzę. W sensie, no mógłbym teraz się cofnąć, pokupować dużo tych poprzednich petów, wiadomo, i próbować z nimi tu lecieć, ale zobaczymy, na ile te będą dobre, bo jeśli będą słabe, to może rzeczywiście to będzie lepsza strategia. Na razie zrobimy tak, otworzymy jedno i zobaczymy, na ile jest to dobre i opłacalne oczywiście, bo jeśli jest nieopłacalne, to po co to robić? Potek, niech będzie potek i tak jeszcze działa, tamten poprzedni. Szkoda, że to nie jest jakiś inny potek, ale no tak po prostu zrobili. 2,3. Zaraz mamy 2,5 i lecimy w dół, a nie w górę. Dobrze, i w sumie to mniej. Będę musiał mieć po 3 miliony prawie, żeby uzbierać chyba 5. Dobra, zobaczymy, jak ten nożnik. Najwyżej będę miał po prostu za dużo. I tyle, no nie można mieć raczej za dużo. Pod 3 miliony. Jak będzie 3 miliony, to lecę w dół. Tylko niech jakieś lepsze kubki polecą, jakieś takie właśnie, o tutaj są kolorowe, widzę, nice, dobra, jest 3 miliony. Zjeżdżam na dół, cyk. I lecimy z tym wszystkim, tylko oczywiście to będzie pewnie się powoli zbierało. Tu kolejne jajko, tutaj w sumie 25 jajek, nie jest tak źle do kupienia. One są wszystkie rainbow, więc no, razy 30, ale jest razy 60 realnie, 70, 70. Te niby wyglądają identycznie, a bo to jest yellow, a to jest yellow spike. Czyli mógłbym w ten sposób ogarnąć kolejny bonus, 60 tysięcy, teraz już ładnie całkiem z tym bonusem. Całkiem okej, okay, całkiem okej. Okay. Czy jeszcze jeden jakiś bonus? O, jakaś w ogóle kolorowa strefa. Dobrze, zobaczmy, ile dostaniemy. Powinniśmy z 5 milionów dostać. 5,4. Dobra, czyli mamy 6 milionów. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Flower Blue Beetle. Który jest? Flower Blue, 20%. On ma 133. To powiem wam tak, szczerze, wydaje mi się, że się totalnie nie opłaca. Ile, na poprzedniej strefie ile było? Po ile były jajka? Po 250 tysięcy chyba. Potrzebowałbym pewnie z 3 petów. Ile się robi? Na ile się robi rainbow? Gro? Tu? Aha, bo nie mam żadnych gold. Dobra, czyli uzbierajmy 2 miliony, przejdźmy tam i zobaczmy, jak to wyjdzie, bo wydaje mi się, że będzie wyjdzie o wiele ekonomiczniej, o wiele lepiej niż zabawa tutaj, czyli po prostu branie petów z poprzedniego jakby tieru i ulepszanie ich. Myślę, że to będzie jednak meta, no, czyli robienie rebirthów i robienie właśnie tego, no bo teraz też jakby powinienem w teorii sobie usiąść i zrobić przynajmniej 3-4 rebirthy kolejne, żeby móc cokolwiek więcej robić.
Ktoś tam ma 80 milionów winów. No 80 milionów winów to już można sobie kupować. Widzę tutaj te za 15 milionów jajka, ale no. Dobra, jeszcze kawałeczek, dobra, mamy 2 miliony, zjeżdżamy w dół. Z tego powinniśmy dostać niecałe 4 miliony, czyli praktycznie 5 milionów, za co możemy kupić 20 jajek. No to jest jakaś tam opcja. O! I trade widzę się odblokował też, spoko. Aha, ludzie widzę, że tak kupują, że to jest jeden kupiony, 2000 siły, ten jest kupiony 1000 siły. I tu jest po 200 kupione tylko 37, więc no, niech będzie. No szkoda, że nie dostaliśmy tego double wins, to byłoby na pewno o wiele lepsze, bo byśmy dostawali zdecydowanie więcej, to za minutę dopiero więcej. Ten potek co robił, żółty? Double wins, no ta, no trochę tak właśnie z czapy, że tak powiem. Chwila, gdzie ja jestem? Nie w tą, nie w tą stronę, w tą stronę, tutaj. Idziemy tutaj, przechodzimy na świat drugi. Na świecie drugim idziemy kupować te jajka. Purple Spike Beetle. A kto wie, może nawet za rogiem coś tam, coś tam. Auto. A, mogę auto po prostu. A pewnie trzech nie mogę naraz, nie? Tak zakładam. Yellow Spike Beetle. Takiego już chyba miałem. Czy mogę? Otwórz trzy. Nie, nie mogę. Dobra, to otwieramy auto. Dobra. Otwieramy maksymalną ilość i zobaczmy, co nam wypadnie i co jesteśmy w stanie zrobić. Yellow Spike Beetle. Jeśli będzie leciało Yellow Spike Beetle cały czas, to mi to nie przeszkadza. Purple Spike Beetle, czyli będą po prostu różne kolory, czyli to samo, tylko zawsze będą właśnie spajkowe yellow. O, proszę bardzo, to już chyba trzeci albo czwarty, który posiadam, szczerze mówiąc. Kolejny yellow. Nie wiem, czy one są to najbardziej pospolite, najbardziej takie najzwyklejsze, ale zobaczymy. Jaka w ogóle z pieniędzmi jeszcze stoję? Winy, jeszcze 3 miliony mam. Jeszcze dużo w sumie. Tylko 5 rebirthów. No jeśli zrobi się dobrego peta, realnie zazwyczaj w grach się robi tak, że albo jest 50%, albo 200%, 50% więcej, albo 100% więcej. Czyli jeśli pet ma powiedzmy mocy, nie wiem, 100 tysięcy, to robi się z tego 150 albo 200 od razu. Czyli tak jak tutaj mamy na przykład, jak to było pokazywane w tych tutaj, że 133 chyba dostaliśmy czy coś. Na zwykłe pety miały chyba 70? Chyba 70. No to z tych 70 miałyby na przykład 105 albo 140. Jeśli miałyby 140, no to bardziej się opłaca. To zdecydowanie bardziej się opłaca. Orange Spike Beetle, o, to jest chyba jeszcze rzadszy, epicki. Okej. Okay. Jakby no mi nie przeszkadza, mogą tu lecieć same legendarne. Jak dla mnie to w ogóle żaden problemik totalny. I tyle. Okej, okay. Yellow Spike. Po tym jeszcze dwa. Po tym jeszcze dwa i kończymy. I nie otwieramy już nic. Nie robimy już nic, tylko łączymy. Robimy łączniki. Yellow Spike. Dużo będziemy mieli yellow, więc spoko. To będzie można właśnie przetestować fajnie. Jest stop. Dobra. Mamy wystarczająco na golden pets. Mamy nawet te orange. Dobra, spróbujmy. I udało się. Dobra, raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, próbujmy. Udało się, jakby się wszystkie udało połączyć, to byłoby w ogóle ekstremalnie dobrze. Jakbyśmy trzy takie zrobili, to było... O, no i oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery. I... Jest! Dobra, udało się. Bardzo ładnie. I teraz mamy fioletowe. Czyli Yellow Spike Beetle wskoczył z... iluś tam na... Nie wiem, z 70 na 105. To jest na 120. A tych nie mogę zrobić jeszcze? O, to fioletowym zrobił wszystkie. Z 60, zobaczymy na ile to będzie, bo to już będzie łatwiejsze potwierdzenie. 90, czyli 1,5, czyli plus 50%. No okej, no są tu na pewno lepsze pety, które mamy, ale znowu tych musielibyśmy zrobić ileś, żeby narobić ich rainbow. O, teraz oczywiście dostaliśmy potka na winy, więc no. Także moi drodzy, tak wygląda ta gra. Jeśli chcecie oczywiście sobie zagrać, to link jest w opisie. A póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, no i pa, pa!